się zgadza. Proponuję zaraz wybrać jury, ale najpierw musimy przywitać gości, którzy do nas przyszli. Witam przedstawicieli organu prowadzącego, pana Roberta Swab. Mamy jeszcze panie. Dzisiaj reprezentują grupy. Witamy wszystkie dzieci. I witamy wszystkie panie z przedszkola. To kaczorki. Kaczorki wygrają, bo lubanie wiadomości mają. Brawo. Teraz prosimy kangurki. Kangurki wygrają, bo lubanie dobrze znają. I zostały krasnale. Okrzyki były piękne, ale nie wiemy, kto wygra. Musimy zacząć konkurs. W Babskim Parku łabędzie czy mewy? Łabędzie. Tak? Krasnale, podaj swój adres zamieszkania. Żabki też, kaczorki zrobiły, kangurki. Pani Mariola podejdzie, może poprosimy kogoś z jurorów, żeby podszedł i sprawdził. Pytanie numer 6. Jak nazywał się lubawski poeta? Teofil Ruczyński. Zgadza się. Dostajecie punkt. Pytanie numer 4. Wymień nazwy trzech lubawskich ulic. Ulica Świętego Jana. Nie, Świętej Barbola, troszeczkę mi się pomyliło. Ulica Osiedla i ulica Gdańska. Czy zaliczamy odpowiedź? Tak. Zaliczamy. Jeden punkt. Dawnego ratusza. Rynek. Dobrze. Brawo. I teraz szapki. Pytanie numer 1. Kto mieszkał na Zamku Lubawskim? Ada. Biskup Chełmiński. Dziękuję. Lecz znowu polskim jest twój gród Lubawo. Tyś znów nasza, gdy kończysz dziś swój siódmy wiek, życzenia ci niesiemy. Tak głośno jako poszum rzek, serdecznie jak umiemy. Niechaj cię złoci słońca blask, rozkwitaj w każdym czasie i dzierż na zawsze polski znak. Lubawo, miasto nasze. Poprosimy jurorów o sprawdzenie poprawności. Dziękuję. Wszystkie dzieci ułożyły prawidłowo.
rzeko liściaste po lewej stronie, a iglaste po prawej stronie. Wszyscy otrzymują jeden punkt. Możecie teraz schować z powrotem.